Kasiu, dlaczego zgodziłaś się być tym kolejnym jurorem, zastąpić Karolinę Korwin-Piotrowską w Show Top Model? Co cię przekonało przede wszystkim do wzięcia udziału w tym programie? Wiesz co, to jest w pewnym sensie naturalne. Jakaś taka droga, że gdzieś próbuje się też jakichś, wiesz, innych rzeczy. Innych i tych samych tak naprawdę, bo poza tym, że są, no to jest oczywiście format. I to jest, wiesz, jakby praca pod obserwacją kamer, troszkę innego rodzaju dyscyplina. To też wydaje mi się to takie doświadczenie, które mnie rozwinie. Zastanawiam się też, wiesz, gdzie to mnie doprowadzi. To też jestem ciekawa, wiesz, pewnych takich wydarzeń. Też, tak jak mówię, daje mi to też taki trochę dystans. Wiesz, ja to, co robię, robię 18 rok mojego życia. I absolutnie uważam, że też się rozwinęłam i się w dalszym ciągu rozwijam, ale też jestem gotowa na jakieś nowe wyzwania, bo ta pasja mi doprowadziła do tego momentu i ta pasja mi otwiera kolejne jakieś furtki i to jest dla mnie tak naturalny proces, że ja tego nie kalkuluję. Ale jednak jest to zupełnie nowa rola, jakby nie patrzeć. Wiesz co, tak, ale nowa i nie nowa, zobacz, tak naprawdę to jest związane z pracą, którą wykonuję na co dzień, z pracą z modelką, z jej nauką, z jej obserwacją, z jej oceną, z castingiem. Chociaż wiesz, tak naprawdę w tej mojej pracy zawodowej, te moje kontakty z modelkami są też bardzo takie, wiesz, ja z nimi robię tyle pokazów, one ze mną tyle czasu spędzają na tych backstage'ach. Ja jestem dojrzałą kobietą, mam do nich taki stosunek z jednej strony wymagający i egzekwujący, no bo jestem reżyserem i muszę od nich wziąć to, czego ja oczekuję, ale z drugiej strony też mam taką rolę motywującą. To jest młoda dziewczyna, która spędza cały dzień w jakimś stresie, w pracy. Od rana do nocy, wiesz, ktoś coś od niej chce, jest ubierana, malowana, musi zrobić ze mną próbę, ale na końcu tego dnia musi zrobić świetny pokaz. I ona musi ode mnie mieć, wiesz, taką energię i ja jej, ona musi być pewna, że ja ją akceptuję i że ona chce być po prostu świetna tego wieczora. Co ty będziesz oceniała w Top Model? Co ty oceniasz? Na czym się skupiasz przede wszystkim na tej waszej finałowej grupce już dziewcząt? No wiesz co, skupiam się na tym, co widzę. Po pierwsze na tych predyspozycjach. O których mówiłyśmy, tak. O których mówiłyśmy. Powtórę, ten program to też jest dla mnie ciekawe. Odkrywa mi te dziewczyny w różnych zadaniach, no bardzo modowych, spotkaniach z fotografami na przykład. Ja tego w mojej pracy zawodowej nie mam. Ja jednak jestem skupiona na tej historii pokaz mody. Tutaj, prawda, obserwuję modelkę i ją poznaję i tak dalej, i tak dalej. Tutaj ta dziewczyna ma mi się szansę pokazać, no, w różnych momentach tej pracy i często obserwuję wyniki tej pracy i często to są po prostu zaskakujące historie. Wiesz, i to, że moje serce jest na wybiegu, to jest jedna sprawa, ale to, że czasami ktoś ma nieprawdopodobny jakiś, wiesz, potencjał rozkwitania na sesjach, wiesz, zdjęciowych, no to też jest modeling, to też jest, wiesz, tutaj nie mogę powiedzieć, jesteś słaba na pokazie, to koniec, jesteś dla mnie skończona. Nie, ja tutaj oceniam troszkę szersze spektrum. Całość, można powiedzieć. Też pamiętajcie, że ten aspekt takiej gotowości, no, pięknych dziewczyn i pięknych i takich modeli fashionowo pięknych jest naprawdę dużo. I jak niewiele z nich robi te kariery, to też ten aspekt taki psychologiczny jest, no, szalenie istotny. On jest gdzieś naprawdę, no i tutaj w tym programie faktycznie to jest dla mnie mega ciekawe, jak one się też przede mną odkrywają, te dziewczyny. Przeobrażają się, można powiedzieć. Jak one się zmieniają, to też nie jest program metamorfozy, bez przesady. To też nie jest tak, że nagle z jakiejś dziewczynki, która kompletnie nic, mówię o modelingowym świecie, bo to nie ma nic wspólnego z takim pięknym, ktoś jest ładny, mama mówi, jesteś najpiękniejsza, to naprawdę moda to jest zawód. Modelka to jest zawód i tutaj nie też to słyszałam często na tych precastingach do programu. Ja mówię, kochanie moje, no jesteś śliczną dziewczyną, ale ty, no nie masz, to nie potencjału. Jest uroda na modelkę. No ale jak? Przecież
to trzeba przełamywać bariery, bo dziewczynom się wydaje, że telewizja może wszystko i że jakby... no, to nie jest program metamorfozy. To nie jest tak nagle, że dziewczyna 1,50 m wzrostu, nawet najpiękniejsza na świecie, zrobi, jasne, prawda, że zrobimy z niej modelkę, bo też nie dajmy się tutaj ponieść emocjom. A powiedz mi, bo Karolina Korwin-Piotrowska, którą niejako zastąpiłaś w tym programie, ona często tak ucinała pewne dyskusje Dawida i Marcina i czasem broniła niektórych dziewczyn. Jak ty się dogadujesz z chłopakami i z Asią Krupą właśnie? Jaki udało wam się stworzyć taki team? Wiesz co, ja tutaj nie, absolutnie jestem daleka od jakichkolwiek porównań. Ja bardzo sobie cenię Karolinę. Ale wiesz, że będziesz porównywana. Ale wiesz co, jesteśmy totalnie, wiesz, ja myślę, że mamy jedną, że mamy wspólną cechę. Jesteśmy bardzo określonymi kobietami, wiesz, osobowościowo. Myślę, że Karolina robi, wiesz, w swoim fachu swoją robotę, ja robię swoją. I tutaj gdzieś tam... To jest ta wspólna cecha, natomiast myślę, że po prostu kompletnie się skupiamy na innych rzeczach, wiesz, no to jakby to jest, kompletnie tu te porównania dla mnie są, wiesz, nawet mi się nie chce, wiesz, tutaj w ogóle nie o to chodzi, żeby cokolwiek porównywać, wydaje mi się, że ona robiła swoje, ja mam inną rolę po prostu.